w tej edycji może być podobnie. Na przykład Julia Wyniawana jest bardzo znana, ale to nie oznacza, że ona musi wygrać ten program. No nie oznacza. Na przykład moja mama mówiła, wygra Basia Kurdej-Szatan, a Basia zajęła drugie miejsce. Chwalebne drugie miejsce, żeby nie było, prawda? No ale jednak drugie miejsce. Więc to też nigdy nie wiadomo, jak ta miłość widowni, a zwłaszcza jak ona w półfinale czy w finale się ułoży. To jest trochę takie tu i teraz. To są emocje przed telewizorami, a program Taniec z Gwiazdami to jest w ogóle fenomen kulturowy. To jest program, który budzi ogromne emocje i przecież moja 11, 21 w Polsce teraz edycja, która wystartuje i wciąż ponad 3-milionowa widownia, to jest fantastyczne. Ale nie widownia internetowa, która się zbiera, że ktoś miał 3 miliony odsłon, tylko tu i teraz, w tej jednej sekundzie 3 miliony widzów. Fantastycznie. Ma pan swojego osobistego faworyta? Dzisiaj wszyscy się spotkaliśmy, nagrywaliśmy spoty i oczywiście, że nie mam. Nie mam. Ja też trochę się wziąłem za siebie, dlatego że postanowiłem zapisać się na kurs tańca. Już jestem wczoraj po pierwszej lekcji, stwierdziłem, że skoro to moja 11 edycja, no to Krzysiek, wypadałoby naprawdę coś z tym zrobić. Czyli zobaczymy pana na parkiecie? Tego nie wiem, ale normalnie zapisałem się na taniec towarzyski. Od wczoraj chodzę, no niezły wycisk, przyznam. Teraz jeszcze będę lepiej rozumiał. A jakby miał pan zatańczyć, to z jaką tancerką? Na przykład teraz, na kolejną lekcję, umówiłem się z Hanią Żudziewicz. Kto wie? Kto wie? No to mistrzyni Europy, wow. Nauczy mnie, mam nadzieję. Ale jaki styl tańca, w sensie, jaki pan preferuje? Trudno mi powiedzieć. No, wczoraj ćwiczyłem podstawowe kroki do czaczy i do walca angielskiego. No myślę, że chyba klasyka będzie mi bliższa. Ja was, drodzy państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.